Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Do dealera samochodowego został dodany, niestety nie Bugatti Veyron, a najlepszy samochód w grze, czyli McLaren F1 wersja elitarna. I no, właściwie to już chyba ostatni, najbardziej wyczekiwany samochód, jaki możemy sobie wymarzyć u dealera samochodowego za IGC. 2 miliony IGC, to jest suma kasy, jaką musieliśmy wydać wcześniej na takiego Lamborghini Murcielago, na, nie wiem, jakieś dobre Porsche 911 GT3. A tutaj mamy, możemy kupić nawet miejsca za jeden boost w garażu, kupię sobie co mi tam. A teraz możemy kupić McLarena F1 za 2 miliony IGC, to jest śmiech na sali. No, do szczęścia brakuje nam chyba jeszcze tylko Bugatti Veyrona za IGC i w zasadzie będziemy mieli pozamiatane, tak? Bo tu już naprawdę wszystkie, jak widzicie, samochody z tych najlepszych są po prostu dostępne. Bardzo ładny kolor na tej Agerze, podoba mi się, wiecie? No dobra, i jeszcze z takich nowych rzeczy, jakie właśnie zostały dodane do Worlda, to jest bardzo ciekawa rzecz. Moment, ja coś sprzedam najpierw, bo nie mam za bardzo kasy. Teraz można kupić najlepsze, elitarne części w... O kurde, ile mam tych Subaru. Można je kupić w... u dealera części po prostu. Tak? Więc nie trzeba teraz losować nie wiadomo ile tych pakietów, dzięki czemu prawdopodobnie serwery będą troszeczkę mniej obciążone i może będzie mniej lagów, no bo każdy kupował cały czas te pakiety, żeby sprawdzić, jak te samochody będą jeździć, albo żeby po prostu mieć jakieś tam wykokrzone samochody na koniec gry. Kurde, nie mogę tak trafić jakichś samochodów, które bym chciał sprzedać. A sprzedam tego RTLX-a, mam kilka tych RTLX-ów do cholery, więc niepotrzebny mi ten właśnie. Właściwie mogę sprzedać wszystko, co mi się podoba, poza Bugatti Veyronem, bo tego jeszcze nie ma u dealera samochodowego. Mogę sprzedać tego Mercedesa. Mogę... Super B sprzedać. No to, tu mi dużo nie da, bo mało kasy za niego dostanę. Pagani Cinque Dragowa. Może jeszcze się przyda. Zobaczymy. Mazda Speed 3. Ach, zaraz sprzedam. Ile mam? 2 miliony, dobra. Tyle myślę, że mi chyba wystarczy. Chociaż nie, tam z tego co czytałem, to trzeba mieć jakieś 2 miliony na wymaksowanie samochodu. Mogę sprzedawać Pontiaki. Ale chciałbym sprzedać może jakiś droższy samochód, żeby tak się nie bawić za dużo. Zobaczmy. Kurde, ja mam dalej sentyment do tych aut. Ja nie chcę ich sprzedawać, chociaż wiem, że i tak mogę je kupić za IGC, jak będę chciał, w każdej chwili. Ale tu chodzi o to malowanie, no nie? One są zrobione przeze mnie, one są takie moje i ja ich nie chcę sprzedawać, no ale niestety. Niestety. Nismo... O właśnie, nie ma jeszcze Zondy F Roadster. Ona była bardzo krótki czas za IGC do kupienia, no a teraz jej nie ma. Więc można powiedzieć, że to też jest taki unikalny sam. A właśnie, to my sobie Zondę też zaraz zrobimy. Dobra, to na dzisiejszy odcinek weźmiemy sobie na warsztat Bugatti Veyrona, spróbujemy go wymaksować i potem jeszcze zobaczymy, jak spisuje się Pagani Zonda F Roadster wymaksowana. Pamiętamy, że ona ma troszeczkę gorszy... co ona ma gorsze? Czemu mam tu taki gówniany silnik? Dammit. Przecież ja mam tutaj sporo lepszy. Oho. Ale stat się nie zmienił, nieźle. Dobra, sklep. I tu mamy, proszę bardzo. Elitarny silnik. Ładujemy gnoja. Proszę bardzo, jak wzrosły staty. Oh my god. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Tu mamy silnik. No właśnie, pamiętamy, że Pagani Zonda F Roadster ma troszeczkę gorsze prowadzenie od Pagani Zondy F zwykłej. Ale te staty są też troszeczkę spieprzone. Jestem ciekawy, jak się wymaksuje już ten samochód, jaki on będzie w tej klasie A. Czy będzie w klasie S może? Nie wiem, zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, że te punkty niewiele już wzrastają tak naprawdę. Tu mam część Ultra. O rany.
prawie 880 punktów prawie. Czyli nie ma samochodu, którego da się zrobić na 900 punktów na statystyce ogólnej, bo Bugatti Veyron to jest samochód o najwyższych statach w Need for Speed World, więc no niestety. Cały czas myśleliśmy, że da się zrobić... Oj, moment, was wypada do ręki. Da się zrobić taki właśnie samochód, a niestety się nie dało. No dobra, nie wydałem dużo kasy, więc chodźmy teraz do jazdy dowolnej i zobaczymy w końcu, ile finalnie Bugatti Veyron jest w stanie osiągnąć kilometrów na godzinę. Tutaj jeszcze w zasadzie mógłbym wsadzić jakieś skille na wydłużenie i wzmocnienie nitra, żeby to już w ogóle był taki koks w ciul, nie? Zaraz zobaczymy, co ja tu mam. O proszę, moc nitro mam wydłużoną, siła kolizji, moc katapultu. Całkiem niezłe mam tutaj skille tak naprawdę. Jeszcze przydałoby się wydłużyć nitro. Zobaczmy, czy tu mamy jakieś wydłużenie do kupienia. Nie, niestety nie. A w magazynie coś jest? Moc nitro... Moment, wezmę wyścigowe, może tak. Czas działania nitro. Niestety najdłuższy mam dwugwiazdkowe, to nie ma się nawet w to co bawić jak naprawdę. Chodźmy do jazdy dowolnej, chodźmy na moje ulubione miejsce do badania prędkości maksymalnej samochodów i sprawdźmy Bugatti Veyrona, ile wyciągnie. I czy właściwie jak jeździ teraz, to też jest ciekawe. Bo na poprzednich częściach strasznie ciężko nim się jeździło, a mam tu na myśli to, że był strasznie podsterowny. Czyli po prostu zarzucało go jak, no nie wiem jak to określić, ale przy wyższych prędkościach jest bardzo ciężki do opanowania. Przynajmniej był, zobaczymy jak będzie teraz. Wsadziłem troszeczkę tam lepsze części, no ale nie wiem co to będzie. Bez problemu rozpędza się do 340, no prawda, jedziemy z górki, tak? 320 km na godzinę. To nie jest prędkość, jakiej się spodziewałem, moi drodzy. Myślałem, że... bo ktoś wstawił ogólnie zdjęcie, że jechał Bugatti Veyronem 423 km na godzinę. Także ta prędkość 320 km na godzinę to nie jest prędkość, która mnie zadowala, absolutnie nie. No ale dobra, tutaj jest jeszcze jedna prosta. Ogólnie w Wordzie jest taki bug, że jeśli samochód jedzie z dużą prędkością na nitrze i leciutko podskakuje, to osiąga delikatnie większą prędkość maksymalną. I zobaczymy jak to będzie właśnie tutaj z górki, gdzie jest, można powiedzieć, taka malutka wyskocznia. Czy Bugatti osiągnie jakąś wyższą prędkość? Uwaga... No tak, teraz to na pewno... What the fuck? Teraz to na pewno osiągnie większą prędkość. No nic nie pykło, trudno. A to jest właśnie fajnie w Bugatti, że on na prostej, nawet jak ma te 320 km na godzinę, to on i tak przyspiesza bardzo fajnie. No na pewno lepiej niż większość samochodów w Wordzie. Ale wiecie co, muszę przyznać, że teraz jak jedzie się blisko te 300 km na godzinę, to samochód i tak bardzo fajnie się prowadzi. O, czego nie można było powiedzieć wcześniej na poprzednim secie części, jakie posiadałem. 340 i dalej jest z tym prowadzeniem ok. Na autostradzie nie ma problemu, a pamiętamy w poprzednim odcinku, co się z nim działo. No to była masakra jakaś. Teraz jest lepiej, zdecydowanie. No to części coś naprawiły. Ja myślę, że te elitarne są trochę zbugowane, nie były niedopracowane. Nie mieli ich czasu skończyć i po prostu nie skończyli. Okej, i zobaczymy jeszcze raz. Kurde, zobaczcie jak szybko Rosewood objechałem dookoła. Uwaga. Uwaga, 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 uwaga. I... no nic, 421 km na godzinę i Bugatti naprawdę sporo lepiej się teraz prowadzi, więc zdecydowanie jeśli chodzi o wymaksowanie tego samochodu, to na wielki plus samochód jest po prostu sporo lepszy i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych samochodów w grze, no ale najlepszy jest rzecz jasna McLaren F1, którego możemy, jak mówiłem, zdobyć teraz za IGC w cenie 2 milionów. Zmieńmy sobie teraz na Pagani Zonda F, jeden z najciekawszych również samochodów w grze, nie w Porsche. Z tego powodu, że no właśnie tutaj troszeczkę te staty szaleją. Ogólnie to było tak, nie wiem czy jeszcze pamiętają osoby niektóre, ale to było kiedyś tak, że
Pagani Zonda F i Pagani Zonda F Roadster zostały dodane do gry w plikach w tym samym czasie. Tylko że najpierw została jakby udostępniona Pagani F dla graczy, a ten samochód był takim ekskluzywem dla osób, które najwięcej busów chyba kupowały albo coś w tym rodzaju. I Pagani Zonda F została zupgrade'owana, to sterowanie zostało poprawione znacznie i F-ka zaczęła wymiatać po prostu. A o F Roadster, nie wiem, chyba zapomniano albo coś, ale po prostu nic w niej nie zmieniano, ani statów, ani prowadzenia, więc to jest taka Pagani Zonda F w czystym, surowym stanie, jak po prostu trafiła do gry, prawda? I ona w żaden sposób tutaj ulepszona nie jest, naprawiona może tak. I staty również są niskie. Poza tym zobaczcie, w momencie kiedy wsadzam jakąkolwiek część, spada mi tutaj prowadzenie. I to spada znacznie, więc tak sobie to wygląda. Nie? O 8 punktów nawet, więc prawdopodobnie nie będę mógł wyjść z klasy A nawet na elitarnych częściach. Chociaż, nie mówcie hop, o proszę, chyba jednak będę mógł, bo jeszcze hamulce, proszę bardzo, klasa S. Ale nie wróżę temu samochodowi o rany, minus 24 punkty. To jest masakra. Minus 28 punktów. Minus 87 punktów do statystyki. Ale kurde, prędkość. Przyspieszenie 901. No ciekawe, ciekawe. Zobaczmy, jak to się będzie tym jeździło. Wydaje mi się, że jeśli bym zabrał kilka części Ultra i zostawił tego tą zondę w klasie A, to byłby to chyba samochód z najwyższą prędkością maksymalną w klasie A. Zobaczmy teraz, jaką ma tą prędkość maksymalną. I czy właściwie jest to dobry samochód tak naprawdę? To prowadzenie, ono jest tutaj do opanowania. To nie jest tak, że ten samochód prowadzi się jak Dodge Charger Super B. Po prostu samochód prowadzi się troszeczkę gorzej od Pagani Zondy F, tej zwykłej, ale to jest dalej bardzo fajne prowadzenie, które powinno nam spokojnie wystarczyć do, nie wiem, przyjemnego grania. No wygrywać jest troszeczkę ciężej, bo jednak no jest ciężej. No szkurde, patrzcie. O rany, prawie 400 km na godzinę. Czujecie, panie? Czujecie w ogóle taki samochód, który w klasie A będzie osiągał 400 km na godzinę? O rany, to by było dobre. 393 chyba km na godzinę to był taki max tutaj, jak widzieliśmy. Przez chwilę tyle jechał, ale się rozbiłem o pieprzone beczki i ta prędkość zmalała. No nic, sprawdzimy jeszcze raz. Ale ojej, to naprawdę ciekawa sprawa. Byłby to najszybszy samochód. Może nie najszybszy, może samochód, który by osiągał najwyższą prędkość maksymalną w klasie A. Oj, prawie 400 km na godzinę dla Zondy F, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Teraz możemy troszeczkę te staty obniżyć. A zobaczymy, czy sobie w ogóle w klasie A poradzi. Znaczy w klasie S, przepraszam. Tutaj Bridgestone and Diamond. O właśnie, dawno tej trasy nie jechałem. Zobaczmy sobie, czy sobie w ogóle poradzi w klasie S. Mamy tu McLarena F1, teraz będą wszyscy F1-kami jeździć, no ale... Jak wiecie, to jest... Moim zdaniem przynajmniej jazda F1 to jest... To są nudy straszne, to są straszne nudy. Jest dużo gadać. No dla mnie są to nudy przynajmniej. No co to za przyjemność, takie łatwe wygrywanie. No teraz jak mają wszyscy F1, to w sumie jest w tym jakiś sens. Bo wszyscy jeżdżą tak samo, prawda? O, ktoś mnie tam pcha, wszyscy mnie tu pchają do diabła. O rany. Dobra, wysunąłem się dzięki temu na prowadzenie. Jest dobrze. Trzymamy się czołówki, zobaczymy co z tego będzie. Wszystkie F1 są z tyłu. Pagani Zonda F wyrwała do... Przepraszam, Pagani Zonda Cinque wyrwała do przodu z tego powodu, że ma najlepsze nitro chyba ze wszystkich samochodów w Wordzie. Tak mi się wydaje. A niestety muszę tutaj sporo prędkości odejmować na zakrętach, żeby po prostu się w nim zmieścić. Chyba mam jakoś wydłużone nitro. A w tej zondzie jest ciężko nawet robić na takich zakrętach. Ale. Trzymam się czołówki, to jest ważne.
Co ciekawe, jak Zonda F będzie sobie radzić w tym, w klasie S, by sobie radziła na tych najlepszych częściach. Ja to sobie będę sprawdzał, bo to jest bardzo ciekawe. Ja zresztą wam mówiłem w poprzednim odcinku, że chciałbym zobaczyć, jak te wszystkie samochody będą jeździły na wymaksowaniu, tak? To było zawsze dla mnie bardzo interesujące i tego brakowało w moich wszystkich przeglądach, żeby sprawdzić, jak dany samochód by sobie radził właśnie wymaksowany. No niestety nie miałem możliwości nawet tego sprawdzić, bo o Jezus! Części kosztowały bardzo dużo i żeby wymaksować jakiś samochód, to trzeba było poświęcić, o Jezu, dużo czasu na to, żeby wydropić dane części takie, no nie, to jest praktycznie niemożliwe. Ale nitro kozackie jest w tej Zondzie. Ale prędkości, zobaczcie, 320 km na godzinę i jest takie straszne spowolnienie. Nie da się już przyspieszać później. Ale ogólnie, no nie wiem, idzie mi całkiem dobrze. Gdyby troszeczkę lepsze prowadzenie było jak właśnie w Zondzie F, to by było dobrze. To by naprawdę było dobrze i jestem ciekawy właśnie, jak Zonda F sobie będzie tutaj radzić. Zonda F oczywiście wyższe statystyki ma i po wymaksowaniu pewnie by radziła sobie, ojej, chyba lepiej nawet od Zondy Cinque, chociaż nie jestem pewny. No, podejrzewam, że byłby koks. Jeszcze zostało mi do wymaksowania taki mój ulubiony samochód, czyli Marussia B2, którą bym też pewnie tutaj wymiatał. Proszę bardzo. Koksimy, koksimy. Wyprzedziła mnie F1, ale z ledwością. Zobaczcie, jechałem 345 km na godzinę, a mimo to jeszcze przyspieszałem. O kurde, nieźle, nieźle. Jakie prędkości. Ale i tak, FK naprawdę bardzo, bardzo ładne tutaj prędkości osiąga po wymaksowaniu. Ja jestem strasznie podekscytowany teraz, powiem wam, bo to już nie chodzi o to, o, Valentino Balboni wygrałem. To już nie chodzi o to, że ja będę teraz z tymi samochodami wygrywał czy wymiatał. Tu chodzi tylko o czyste zaspokojenie mojej ciekawości, jak te samochody będą się teraz zachowywać, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jest masa takich wozów, które chciałbym sobie tutaj, nie wiem, przetuningować. Jest, o proszę, teraz będę mógł sobie zrobić tego Skyline'a w klasie S, aż właściwie mam go w klasie S, ale jeszcze go wymaksować, może się uda coś tam podwyższyć się staty, chociaż te części, które tutaj mam, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mogę sobie, nie wiem, Mazda Speed 3 na częściach elitarnych zrobić. No nie wiem, w jakiej klasie, w klasie A może będzie. Co tu mamy? 911 Turbo, to też jest bardzo ciekawy samochód. Ma jakieś tam unikalne felgi tutaj zainstalowane. To jest ciekawy samochód, bo też powinien mieć lepsze osiągi niż ma w rzeczywistości tutaj w Wordzie. Ale niestety. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego do tunigowania? No jest masa tych samochodów, masa zagadkowych wozów, które nigdy jakoś nie były ulepszane, bo były słabe. A teraz możemy sprawdzić, jak one będą się spisywały po prostu. Możemy sobie, o właśnie, jest jeden gość, którego chciałbym sobie tutaj wymaksować i to jest właśnie Caterham. Ja do niego nigdy nic nie wsadzałem, a nawet wsadziłem troszeczkę gorsze części niż on miał standardowo włożone, a to dlatego, żeby po prostu troszeczkę gorzej skręcał, bo on skręcał aż za mocno. No i Caterham osiąga niskie prędkości maksymalne. A zobaczymy, jak będzie na częściach elitarnych i to będzie ostatni samochód, czy bolid, którego dzisiaj sprawdzimy sobie. Staty tutaj chyba nie zwracają tak aż bardzo mocno. Chociaż no, zobaczymy. 820, proszę bardzo. 829. 835, proszę. I 841, to jest wymaksowanie. No ciekawe, ciekawe. 903 punkty na przyspieszeniu, 733 na prowadzeniu. A jestem ciekawy, jak to teraz będzie śmigać tak naprawdę. Nie, weźmy sobie, o kurde, jest kampus, dobra. Pojedziemy sobie jeszcze kampus. Zobaczymy, jaka będzie prędkość maksymalna. O rany. Taki sam samochód, no rany boskie. Co za... No nie wiem, wszyscy jeżdżą teraz F1-kami, ogólnie jest tych samochodów od groma do kupienia za IGC, a tu wbijasz sobie do
pokoju, gdzie jest taki sam kateram, no tylko inaczej pomalowany. W ogóle nie wiem, czy kateram jest teraz za IGC, czy nie jest. Ale chyba go właśnie nie ma za IGC, tak patrzyłem na szybkiego i chyba go nie było. Zresztą widzę, że nie wszyscy tutaj wiedzą w Wordzie teraz, że są... że są właśnie te części do kupienia w sklepie, te najlepsze. W ogóle, taki myk z tym kateramem u mnie w garażu jest, że ja mam tutaj zajebiste skille na wzmocnienie nitra włożone. Więc sprawdźmy, ile poleci. Bo praktycznie na jednym nitrze do prędkości maksymalnej potrafię się rozpędzić. 376 km na godzinę. Tam coś mi mrygnęło. Wcześniej osiągałem nim, nie wiem, właśnie chyba 330 km na godzinę. Maksymalnie bez nitra. A zobaczymy, jak teraz pójdzie. Ole, zapieprza, o Boże. Ja za tym samochodem to jest zupełnie inna gra, naprawdę. Koleś używa tutaj nitra, to nie ma sensu, chyba żeby tylko chciał sobie sprawdzić chyba prędkość maksymalną tylko i wyłącznie. Ciekawy pojedynek, kateram kontra kateram. Tamten jest troszeczkę gorszy, jeśli chodzi o części, ale tak naprawdę w tym samochodzie to nie jest aż takie ważne. Tutaj trzeba uważać na jedną rzecz, trzeba uważać, żeby się po prostu nie rozwalać. Masakra. Tutaj czasami nawet jak jedziesz, bo... O man, co ten zrobił, gościu? Rozwalił się gdzieś właśnie. To jest jedyna rzecz najgorsza w tym aucie. Trzeba uważać, żeby się nie rozwalać. No i trzeba uważać na ramy. Jak ktoś się zramuje, jak jedziesz kateramem, to koniec. Koniec! Wyścig. No i ktoś mówi, że nie ma open wheels w tym. W Wordzie. To jest jedyny samochód chyba open wheel tutaj. Brakuje troszeczkę Ariela Atoma, albo innych takich fajnych kurowców. I gaz. O kurde, wyszedł z wyścigu. No to nie ma sensu jechać już. Dobra, to ja też wychodzę, no bo co to za jazda. Szkoda, szkoda. Fajny pojedynek dosyć by był. Cały czas na nitrze, co? Także 370 coś kilometrów na godzinę kateram R500. To jest ciekawe. 500 kilo waży skubaniec. I zobaczcie, jak to lata. Jeszcze na wydłużonym maksymalnie nitrze. Od 0 do 323 km na godzinę przyspiesza w sekundę. Nie no. Ten dziwny ten samochód z Beskidu do tej pory mnie przeraża. Przecież jazda nim to jest strach jak cholera. No nic, moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście ze mną teraz w Wordzie. Dzisiaj mamy 19 czerwiec, więc do wyłączenia Worda zostało już naprawdę niewiele, niecały miesiąc. No i została wprowadzona F1 za IGC. Ja mam takie przeczucie i wielką nadzieję, że będzie wprowadzone BMW M3 GTR z Need for Speed Most Wanted właśnie do Worda i będzie można sobie je kupić, przetestować jako ostatni samochód w tej grze. Bardzo bym chciał. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.